Szanowni Państwo Radni, ja bardzo bym prosiła o 5 minut dla naszych gości. Czyli zaprosiłam pana dyrektora Jerzego Łukasika i koordynatora działań VII wieku sponsorowanego na dzisiejszą sesję w imieniu Państwa Radnych, swoim własnym, a także do tych podziękowań i życzeń odnośnie organizacji VII wieku sponsorowanego dołącza również pan burmistrz ze swoimi pracownikami. 28 września rozpoczął się wiek sponsorowany, w którym brali udział VII wiek sponsorowany, w którym udział brali uczniowie klas szóstych, klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum i wszyscy chętni, którzy chcieli brać w nim udział. A brali udział goście zaproszeni, brali udział kuracjusze, mieszkańcy budowy. Podczas biegu organizowano czy kwestowano na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Kwestowano również podczas sprzedaży żonkili oraz było także stoisko z losami. Nie wiem, czy wszystkie jeszcze punkty, które zbierały pieniądze na rzecz dzieci. I niepełnosprawni również przeznaczyli część swoich środków na ogólną, do dochodów z tego VII wieku. 4 listopada w Teatrze Zdrojowym odbyło się podsumowanie wieku sponsorowanego. Część z Państwa Radnych uczestniczyła w tej pięknej uroczystości, w tym wyjątkowym dniu. Część z różnych przyczyn nie mogła być obecna. Informuję Państwa, że kiedy podsumowano, ile pieniędzy zebrano, okazało się, że była to kwota bardzo pokaźna, ponieważ była to kwota najwyższa z dotychczasowych biegów sponsorowanych i wynosiła 30 437 zł. 70 groszy. Należało, żeby osiągnąć taką kwotę, proszę Państwa, należało podjąć wiele działań. Działań przede wszystkim edukacyjnych i działań wychowawczych. Bo przecież główny cel to pomoc wrocławskiemu hospicjum i nie tylko. Część środków finansowych została przeznaczona na dzieci niepełnosprawne, które uczą się w zespole szkół publicznych. Okazało się, że pomocy potrzebowało też jedno dziecko chore i też te pieniążki. I to dziecko zostało obdarowane tymi pieniążkami, które zebrane były z biegu. Powiem, że przygotowania do biegu trwały na pewno dużo wcześniej, bo jeszcze na koniec roku szkolnego, ale później już bardzo intensywnie przez cały miesiąc wrzesień. Były to wspaniałe oddziaływania wychowawcze. Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu uczniów tej szkoły z paniami z hospicjum, które przekazywały informacje na temat hospicjum, na temat pomocy dzieciom, na temat braku funduszy i myślę, że w ten sposób uwrażliwiano tych naszych uczniów, młodych mieszkańców budowy na potrzebę wsparcia, wolontariatu dla potrzebujących. Dzisiaj powiem, że udało się to Państwu, udało się to dyrekcji szkoły, udało się to koordynatorowi, panu Pawłowi Kubińskiemu, wszystkim nauczycielom, rodzicom, mieszkańcom, którzy tak hojnie sponsorowali bieg, VII wiek sponsorowany. Piękna uroczystość w teatrze. Gratulujemy organizatorom i prosimy panów o przyjęcie naszych serc, wszystkich budowiar. Proszę bardzo.
Przyjęcie serca od wszystkich, którym zależy na tym, żeby film sponsorowany był nadal wizją filmową, żeby pieniądze większe, mniejsze, żeby się działo coś w budowie i żeby młodzież właśnie mogła się na to, co wcześniej to chciała, na pomoc i wsparcie innych potrzebujących. Nasze społeczeństwo nie należy do bogatych, dlatego ta kwota uzyskana w naszym pojęciu jest rewelacyjna. Proszę Państwa, za tym się kryje działanie dzieci i młodzieży. Tu chcę zwrócić uwagę na dwa akcenty. Pani Przewodnicząca powiedziała o tej grupie wiekowej, która z urzędu uczestniczy w tym biegu. Natomiast bardzo rosły nam serca, czy byliśmy Pani odbierali w perspektywie przyszłości udział spontaniczny tych malutków. To pięknie wyglądało. Z młodszych klas, tych kilka klas, mieliśmy kilka zespołów. Tutaj dużo mówią liczby oprócz ogólnej. Proszę Państwa, jeśli najlepsi trafili do 150 sponsorów, jeśli jedno dziecko potrafiło ponad 1000 zł zebrać, jedna z klas, to najmłodsza praktycznie, szósta, prawie 5000 sama zbiera. Jeśli biegający, którzy chcieli ten wysiłek ofiarować w pełni, przebiegają ponad 30 km i to też w kategorii dziewcząt i chłopców, to o czymś zdecydowanie świadczy. Nie ukrywam, że pan Paweł Kubiński jako osoba zawsze stara się być z boku, ale ja zawsze mówię, że każde działanie potrzebuje takiego motoru, tej lokomotywy. On od 2 lat jakby utożsamia się w pełni z tymi celami, szczególnie do hospicjum, jest chyba celem ponadczasowym, nadrzędnym. Dlatego dziękuję mu za te wszystkie działania i tego, że nie rezygnuje, że zakłada, że będzie robił to dalej. I mam pobożne życzenie, chociaż już są pierwsze przebłyski tego, bo ja sobie zawsze marzyłem, żeby to dzień był świętem dla budowy, dla całej budowy. I jako pedagog zawsze mówię w ten sposób, jeśli my mamy coś przekazać tej młodzieży, jeśli mamy ich wychowywać, to musimy dać przykład. I tylko tyle, każdy niech to odbierze indywidualnie do siebie, czy rzeczywiście wszyscy my, dorośli, w tym akurat dniu dajemy im dobry przykład. Czy pan nam chciał coś dodać? Dziękuję bardzo. Ja odbieram to jako przede wszystkim podziękowania dla młodzieży, bo bez niej byśmy nie funkcjonowali i my jesteśmy tylko skromnymi trybikami tej całej maszyny, która no, jak funkcjonuje, to Państwo wiecie. Dziękujemy bardzo. Jeśli mogliśmy zmienić klimat tej sesji, to bardzo się cieszymy. Niestety wracamy do obowiązku. Bardzo dziękujemy. Ale moment, poczekajcie jeszcze. Tak, jeśli można. Bardzo proszę Panie. Ja myślę, proszę Państwa, że ta wypowiedź Pani Przewodniczącej i Panu, ona jest bardzo skromna,
Natomiast te trybiki, o których mówił pan Paweł Gubiński, to jest naprawdę wielka machina i to wcale nie jest takie proste, bo proszę państwa, za każdą tą organizacją takiej imprezy jest ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To już nie chodzi, ile tych straganów było, ale chodzi o bezpieczeństwo tych, którzy uczestniczą, bo to jednak trwa parę godzin, żeby pokonać 30 km. Przecież to nie są zawodowcy. To jest młodzież, która w niewielkim tylko procencie uczestniczy w jakichś zajęciach, systematycznych zajęciach z lekkiej atlety. Ale również to, że oni chcą to robić, że porywają innych do tego i że potrafią mieszkańców przekonać, żeby im za te okrążenia pomóc. Bo ta pomoc, ona zostaje w budowie w jakiejś części, a w większości ona wyjeżdża do hospicjum. Myśmy w czasie tego biegu sponsorowanego spotkali się z członkiem zarządu tego hospicjum i rozmawialiśmy na temat osób, które hospicjum wspiera. I otrzymaliśmy taki wykaz chorych na tą najgorszą chorobę i ustaliliśmy w obecności pani przewodniczącej, pani Jadwigi Sulikowskiej-Śleziak i pani Barbary Dziedzińskiej, że gmina włączy się w tą działalność w ten sposób, że na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Gminy Ziemi Płockiej, które odbędzie się we wtorek w przyszłym tygodniu, każdy z wójtów i burmistrzów się przyjrzy tej liście osób, które są chore, a którym oni pomagają. Inaczej mówiąc, chcemy to rozszerzyć w ten sposób, taki jest pomysł budowy, żeby każdy samorządowiec, na terenie którego są ci, którym oni pomagają, żeby gmina się w to włączyła, ponieważ z 1 900 000 w roku 2013 Narodowy Fundusz dał im dokładnie połowę, czyli 900 tysięcy. A powstają takie również domowe hospicja. Czyli inaczej mówiąc, no hospicja, które też w jakiś sposób pomagają bezpośrednio w domach, zatrudniają pielęgniarki i tak dalej. To jest ogromna działalność, ogromne przedsięwzięcie i proszę tego nie mylić z tym, że na Borowskie będzie budowane centrum onkologiczne, za którym chodzi pani profesor Chybicka i udało jej się skompletować montaż finansowy i porwano cegiełkę. Akurat to było dzień przed tym, jak przyjechali do nas na uroczystą sesję, gdzie między innymi pani profesor Chybicka otrzymała honorowego obywatela. Żeby nie mylić tej jednej działalności z budową centrum. Ta pomoc, którą organizatorzy biegu sponsorowanego przekazują, to ona idzie nie w mury, nie w ściany, tylko ona idzie bezpośrednio na pomoc dla chorych ludzi. To tak dodatkowe informacje i rzeczywiście ten pomysł, żeby to było święto budowy, bardzo mi się podoba i uważam, że to była kolejna inicjatywa, z której oprócz Stowarzyszenia Turystycznego Kudowa słynie, prawda? Także chciałbym, żebyście państwo też się tym mocniej zainteresowali i uważam, że to jest znakomita działalność. Bez gadania, bez niczego, tak potrafią wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do tej inicjatywy włączyć. Ale przy okazji, jak jest już pan dyrektor i wrócił już pan, przyszedł na sesję pan Mariusz Olejko, co umożliwił mu pan Robert Duch, prawda? Bo też są tacy ludzie, proszę państwa, i to jest takie przykre, że tak się dziękuję ludziom, którzy są zaangażowani i prowadzą działalność z dziećmi i z młodzieżą. No ale w tym powiedzeniu, że się ich nie sieje, tylko sami się rodzą, no to myślę, że w tym jest również trochę prawdy. Proszę państwa, Kudowa Zdrój kolejny raz wygrała znowu inny konkurs, związany oczywiście z gospodarką odpadami, a przede wszystkim ze znakomitymi wynikami, jeśli chodzi o segregację. Na targach POLEKO, które odbywają się co roku w październiku, nasza delegacja, której przewodniczyła pani Aneta Potoczna, byli tam pracownicy spółki Kudowskich Zakład Wodociągów, byli pracownicy urzędu, ponieważ zawsze na tych targach POLEKO coś się dowiemy, czegoś się nauczymy, coś podpatrzymy. I takim jednym z elementów, na pewno państwo to zobaczycie w budżecie na 2014 rok,
będzie zakup urządzenia, który zastąpi nam, nieskutecznego zbierania liści przez taki odkurzacz, który te liście będzie zbierał. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać, ale ludzi do pracy, jakich mamy, to Państwo widzicie, staramy się im pomóc, no ale musimy bardzo uważać, bo na drodze trzeba być bardzo czujnym, a przede wszystkim trzeźwym. A z tym czasem jest problem. I kupujemy taki odkurzacz, zapisaliśmy go w projekcie budżetu i mam prośbę do Państwa, żebyście się zgodzili go w tym budżecie na 2014 rok zostawić. A konkurs nazywał się rekordowy karton i gmina Kudowa-Zdrój wygrała w Polsce konkurencję do 30 tysięcy mieszkańców w danej gminie. I to jest właśnie ten rekordowy karton, proszę Państwa. No karton jest lekki, ale to jest strasznie ciężkie, ale chyba jak się sprasuje, bo to taka bela jest. Proszę Państwa, to wygraliśmy tą konkurencję, cieszymy się ogromnie. Dostaliśmy też parę złotych. 5 tysięcy złotych. A proszę Państwa, no przecież wiemy, że cała Kudowa segreguje, wiemy, że cała Kudowa pomaga, a głównym sprawcą tej nagrody na pewno jest, są dzieci i młodzież, która startuje w konkursie już w tym roku, w przyszłym roku będzie 14 raz. 14 rok to jest, proszę Państwa, efekt, że nie robi się niczego na akcję, tylko jest to system, jest to coś, co funkcjonuje od lat i tak jak my jesteśmy, jeśli chodzi o segregację, dwa razy starsi od biegu sponsorowanego. Bo oni mają 7, a tu będzie 4. U nas liczy się podwójnie. Nawet więcej. Nie chciałbym tego zwielokrotniać, bo na pewno nie wiem, czy potrafię odmienić to dobrze. W każdym razie, no gratulacje dla wszystkich mieszkańców Kudowy, gratulacje, proszę Państwa, dla dzieci i młodzieży, gratulacje dla ludzi, którzy pracują we wszystkich szkołach, pomagają tym dzieciakom sobie poradzić z tą segregacją. Gratulacje dla wychowawców, nauczycieli i dyrektorów. Dziękuję serdecznie. I gratulacje dla Pana Burmistrza, pracowników, którzy do konkursu przystępują, a my dziękujemy już Państwu zespołu szkół. Pan dyrektor już wyszedł, proszę Państwa. Jeszcze jest. Myśmy dzisiaj dyskutowali na... Zapraszamy Panie Dyrektor. Myśmy dzisiaj dyskutowali na temat zmian w budżecie. Proszę Państwa, to jest właśnie laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Pan Łukasik. Możecie Pana Dyrektora na stronie zobaczyć. Nagrodę odbierałem w Warszawie z przyjemnością, to widziałem w towarzystwie Pana Burmistrza. Bardzo za to dziękuję, za to wsparcie. Kancelarii premiera. Duże wyrażenia zgody na zbycie udziału gminy Kudowa-Zdrój w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Inwestar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę o omówienie uchwały Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji wyjaśniałam z Panem Burmistrzem, skąd projekt tej uchwały. Zresztą proponując wprowadzenie tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji, Pan Burmistrz również wspomniał, co jest przyczyną takiego projektu i tej prośby, żebyście Państwo to dzisiaj przegłosowali na sesji. Może ja jednak przypomnę jeszcze troszeczkę historii. Przystępując do specjalnej strefy ekonomicznej, wnieśliśmy aportem grunt, na którym firma Wemeco ma w tej chwili posadowioną halę i druga część gruntu, którą nabyła w ubiegłym roku, jak się nie mylę, chyba w czerwcu.
tak, w 2012 roku, gdzie też ma swoje plany inwestycyjne. I ten grunt, proszę Państwa, wnieśliśmy aportem i wartość tego gruntu na ten moment była oszacowana na kwotę 420 tysięcy złotych, ponieważ w specjalnej strefie ekonomicznej wartość jednego udziału wynosi 10 tysięcy złotych. Wyliczono, że linie Kudowa-Zdrój z tego tytułu będą przysługiwać 42 udziały. Oczywiście te 42 udziały, proszę Państwa, w skali tej spółki to jest 0,07%, dobrze mówię? Około. Czyli 0,7%, no gdzieś bardzo znikomy udział naszego kapitału jest w kapitale tej spółki, wobec tego nasz wpływ na funkcjonowanie jakiejkolwiek decyzji w tej spółce jest dokładnie zerowy, pomimo tych 42 udziałów. Proszę Państwa, spółka Inwestpark nie wypłaca dywidend, czyli z tego tytułu też udziałowcy tej spółki nie mają dochodów. I proszę Państwa, tak naprawdę to mamy zablokowane te pieniądze. One sobie po prostu leżą w formie udziału w tej spółce. I od pewnego czasu pojawił się taki pomysł, żeby te udziały sprzedać. Tak jak Pan Burmistrz powiedział na początku naszej sesji, fakt, czy my będziemy udziałowcem, czy nie tej spółki, nie ma znaczenia dla funkcjonowania podstrefy Kudowa-Zdrój. Natomiast no, są to żywe pieniądze, czy nowe grunty, które ewentualnie, jeżeli się takie pojawią, znajdziemy pomysł na uruchomienie kolejnej podstrefy, żeby te grunty stały się częścią Polskiej Strefy Ekonomicznej. I proszę Państwa, od jakiegoś czasu były prowadzone rozmowy. Byliśmy ciekawi, czy ktoś jest może zainteresowany nabyciem takich udziałów, bo jednak kwota jest niebagatelna, przynajmniej w naszym odczuciu, 420 tysięcy złotych. I proszę Państwa, w jednym tygodniu mieliśmy wizytę tutaj w urzędzie z Panem Burmistrzem, skontaktowali się przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego, ponieważ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma dwie podstrefy.